Kościół świętego Michała Archanioła w Miłoradzu. Rzymskokatolicką świątynię wybudowano w stylu gotyckim po założeniu miejscowości przez zakon krzyżacki w 1321 roku. Prace budowlane z pewnością ukończono przed 1405 rokiem, kiedy to miejscowy proboszcz zakupił srebro, aby wykonać wyposażenie liturgiczne kościoła. W 1637 roku naprawiono grożącą zawaleniem drewnianą dzwonnicę, która w 1818 roku uległa katastrofie spowodowanej silnym wiatrem. Wieży dzwonniczej już nigdy nie odbudowano. W 1863 roku wybudowano wolnostojącą dzwonnicę, zaś w drugiej połowie XX wieku na dzwonnicy zawieszono trzy nowe dzwony. Obok po dziś dzień stoi piękny dzwon datowany na około 1400 rok. Kościół w Miłoradzu jest budowlą wzniesioną na planie prostokąta, orientowaną jednonawową o wysokim dwuspadowym dachu. Całość zbudowana jest z cegły, stoi na kamiennych fundamentach. Wymiary wewnętrzne kościoła to 9,2 m szerokości i 19 m długości. Strona północna kościoła, zgodnie z częstą w średniowieczu praktyką, pierwotnie pozbawiona była okien. Świątynia jest bardzo dobrym przykładem współistnienia stylów gotyckiego i barokowego. W 1820 roku został zbudowany drewniany beczkowy strop nad nawą. Jego polichromia została przemalowana w XX wieku. Strop nadal jest przymocowany do średniowiecznej więźby dachowej. Rzeźbiony ołtarz główny z 1682 roku zawiera dwa obrazy malowane farbą olejną na płótnie: stały Matki Bożej i ruchomy w pionie świętego Michała Archanioła. W górnej części ołtarza widnieje obraz przedstawiający chrzest Chrystusa. XVIII-wieczne rokokowe ołtarze boczne przedstawiają Chrystusa ukrzyżowanego, a powyżej męczeństwo świętego Sebastiana, natomiast w zwieńczeniu świętej Marii Magdaleny. Drugi ołtarz boczny prezentuje Madonnę z Dzieciątkiem wręczającą różaniec świętemu Dominikowi, powyżej znajduje się obraz Ecce Homo. Ambona w stylu rokokowym z 1777 roku wyróżnia się bogatym baldachimem z figurą anioła trzymającego tablicę dekalogu. Ciekawy jest również feretron z drugiej połowy XVIII wieku, przedstawia dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. Na uwagę zasługuje również barokowy prospekt organowy, dopełniony parapetem chóru z przedstawieniami króla Dawida i świętej Cecylii. Zabytkami zachowującymi późnobarokową stylistykę są także ławki, konfesjonały oraz chrzcielnica. Najstarszym elementem wnętrza kościoła jest polichromowany drewniany krucyfiks z końca XIV wieku. Kościół w Miłoradzu to niewielka gotycka budowla z wysokiej jakości detalami architektonicznymi, zachowana bez większych zniekształceń, z wyjątkiem zniszczonej drewniano-murowanej wieży dzwonniczej. Warto zwrócić uwagę na częściowo zachowane malowidła ściany szczytowej prezbiterium.